Witajcie kochani, bohaterką dzisiejszego filmu, niechlubną bohaterką jest miniarka. Jeżeli kiedykolwiek zauważyliście taki listek, powinniście obejrzeć ten film do końca albo podobne filmy. Natomiast jeżeli jeszcze nigdy nie widzieliście, jesteście takimi szczęściarzami, to też zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo może się Wam ta wiedza przydać. Ja do tej pory nie wiedziałam, że istnieje taki owad jak miniarka. Dowiedziałam się w tym roku. I zacznę od tego, że nawołuję do walki z miniarkami wszystkich, tak jak do walki ze ślimakami, bo tu musi być walka wspólna. Bo co z tego, że ja będę walczyła, kiedy sąsiad nie będzie walczył i te muszki będą przelatywały do mnie. Zacznę od tego, co to jest ta miniarka. Miniarka to jest taka maleńka muszka do 3 mm. Ja jej nigdy nie widziałam, bo jest maleńka. I ta muszka wylatuje wiosną, w kwietniu. Wylatuje z ziemi, spośród resztek liści. Znosi jajeczka na liściach różnych warzyw i kwiatów też. Z tych jajeczek wylęgają się maleńkie larwy, które drążą korytarze w listkach, przepoczwarzają się, zimują w gruncie i następnej wiosny wylatują w postaci dorosłych form, znosząc jajeczka. Jedna miniarka potrafi znieść w ciągu całego sezonu 90 sztuk jajeczek. Znosi je 3 razy w ciągu sezonu. Czyli łatwo sobie policzyć, ile takich miniarek w następnym sezonie wyleci z gruntu. Dlatego nawołuję właśnie do walki, wspólnej walki z miniarkami. Czyli jeżeli zobaczysz jeden listek, jakikolwiek, niekoniecznie groszku, jeden listek z takim wzorkiem, zerwij go i zutylizuj. Nie wyrzucaj na kompost, ponieważ ta miniarka przetrwa zimę i wyleci w postaci muszki. I w prezencie za to, że pozwoliłeś jej przetrwać, zniesie ci 90 w sumie w ciągu całego sezonu jajeczek. Drążąc kanały w tych listkach, pożywiając się tym miąższem listków, miniarka uszkadza je. Listki zaczynają usychać i roślina w efekcie tego zaczyna obumierać. Im więcej tych miniarek, tym szybciej rośliny zaczynają obumierać, ponieważ roślina potrzebuje tych liści do życia. Także no, jak walczyć? No, pierwszy sposób walki, może jeszcze zanim jak walczyć, wyróżniamy kilka odmian miniarek. Każda z nich atakuje poszczególną grupę roślin. Nie będę tu wymieniała. W każdym razie inna z miniarek atakuje między innymi por, rośliny cebulowe, czosnek. I tutaj niestety jedynym sposobem walki właściwie są dwa sposoby. Albo powiedzmy, że odpukać w niemalowane zaatakowałaby nasz czosnek, więc musimy wszystek czosnek powyrywać, czosnek, który jest chory, i go zutylizować. Ewentualnie zastosować oprysk. Innej metody nie ma. Tu już nie pozrywamy listków. Taka sama sprawa jest z cebulą. Czyli po prostu pilnujmy naszych upraw. Jeżeli jedna cebula wykazuje jakieś oznaki chorobowe, natychmiast ją zutylizujmy. I podejrzewam, że w przypadku zauważenia objawów u jednej cebuli trzeba by było wykonać oprysk. Im wcześniej zauważymy miniarkę, tym lepiej, ponieważ w tej chwili jest już czas, kiedy w ogrodzie są warzywa do zrywania, do konsumpcji, więc trudno jest wykonać oprysk. Po oprysku trzeba odczekać około 2 tygodnie, zanim zaczniemy zrywać warzywa.
Dlatego reagujmy na najmniejsze oznaki. Nie przechodźmy obojętnie obok takiego listka z wzorkiem. Z tym, że jeżeli chodzi o rośliny cebulowe, miniarka robi otworek w liściu, można go zauważyć. I jeżeli chodzi o te rośliny, ona żeruje wzdłuż nerwów. Nie tak jak na innych listkach, na innych warzywach czy kwiatach. Na cebuli i czosnku oraz porze robi podłużne kanaliki, które są początkowo może słabo widoczne, później brązowieją i widać, że coś roślinie dolega. To jest właśnie miniarka. Także, moi drodzy, reagujmy przy pierwszych objawach, zanim będzie za późno, bo inaczej jedynie pozostaje nam oprysk albo takie szkody w uprawie, że nam się odechce uprawiać ogrodu. Ja tutaj w tej chwili nie chcę robić oprysku. Mam tu w pobliżu porzeczki, mam bazylię, mam cebulkę. Będę chciała powyrywać te bardzo uszkodzone rośliny i wyrzucić, włożyć do jakiejś reklamówki i wyrzucić do kosza na śmieci. Oraz poobrywać listki u tych zdrowszych egzemplarzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam wysiany groszek również w innym miejscu i na szczęście tam tej miniarki nie widzę. Podejrzewam, że owad ten przyleciał sobie gdzieś skądś. Ktoś po prostu nie wiedział, tak jak ja nie wiedziałam o istnieniu takiego owada. Nie dbał pewnie o ogród, a może zaatakowała mu kwiaty, może, no nie wiem, może przeszedł nad tym do porządku dziennego. Wylęgły się te miniarki i wyruszyły na żer. Także, tak jak mówię, dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak miniarka. Przekazałam wam tą wiedzę i bardzo was proszę, abyście nie przechodzili obojętnie obok listków, na których są takie wzorki. Natychmiast reagujcie.